siostra, co to jest? To są takie dzwoneczki, które wiesza się nad drzwiami. Jak ktoś w nie uderzy, wtedy słychać właśnie taki dźwięk. A co to właściwie jest dźwięk? Dźwięk to to, co słychać. A nie można dźwięku zobaczyć? Nie wiem, ale znam takie miejsce, gdzie możemy to sprawdzić. Wczoraj byłam z tatą w ogrodzie doświadczeń. Tam jest dużo różnych ciekawych przyrządów. Chodźcie, to wam pokażę. Ale drga ten gong. Przyłóżcie ręce. Fajnie. Zobacz, zobacz. Ale jak mam zobaczyć? Teraz czuję drgania, ale dźwięku nie widzę. No tak, można go poczuć, ale czy można zobaczyć? Nie wiem, ale wiecie co? Zapytajmy tą panią. Proszę pani, proszę pani, proszę pani. Czy można zobaczyć dźwięk? No właśnie, zobaczyć dźwięk to drganie. Oczywiście. Wykonamy bardzo prosty eksperyment. Potrzebna nam będzie szklanka, balonik i odrobina cukru. Na szklankę naciągamy kawałek balonika, tak aby powstała membrana. Proszę. Proszę. A teraz nasypiemy odrobinę cukru. Każdy z was może ten eksperyment wykonać w domu. A teraz zobaczmy, jak cukier będzie zachowywał się pod wpływem dźwięku. Proszę. Chodźcie. Stańmy tutaj blisko przy gongu. Teraz przystawcie kubeczki do gongu, ale tak, żeby nie dotykały gongu. Uwaga! Ale ekstra, prawie nie ma cukru! Cukier drga! A teraz zapraszam was na następne stanowisko. Chodźcie. Proszę, usiądźcie. To są dzwony rurowe. Każdy z tych dzwonów wydaje inny dźwięk. Z tych dzwonów są zaznaczone. Spróbujcie zapamiętać, jaki dźwięk wydaje dzwon czerwony. Uwaga. Teraz dzwon pomarańczowy. I niebieski. Teraz proszę was, żebyście zamknęli oczy. Ja uderzę jeden z dzwonów, a wy spróbujcie zgadnąć, który to był dzwon? Pomarańczowy. Dobrze. Zamykamy oczy jeszcze raz. Mocno. Czerwony. Dobrze. Uwaga. Czerwony. A skąd wiedzieliście, który dzwon drga? Bo czerwony wydawał wyższy dźwięk, a pomarańczowy niższy dźwięk. W tych dzwonach drga słup powietrza. Gdy drgający słup powietrza jest krótki, wtedy dźwięk jest wysoki. Gdy drga długi słup powietrza, wtedy dźwięk jest niski. A czy to znaczy, że bez powietrza dźwięku nie ma? O tym możemy się przekonać w następnym eksperymencie. To są półkule magdeburskie. Za pomocą pompki wypompujemy z nich powietrze. Ja teraz zacznę pompować. Przyłóżcie tutaj paluszek. Co czujecie? Ściąga. Dobrze. Teraz w tych półkulach zamkniemy grającą kartkę. Zobaczcie, to jest taka imieninowa, zwykła kartka, która gra. Zamykamy ją w półkulach. Słyszycie, że jeszcze gra, tak?
teraz zakładamy to urządzenie, ono nam pozwoli ścisnąć te półkule. Czy słyszycie, jak kartka gra? Słyszycie ją dlatego, że w tych półkulach jest powietrze. Teraz ja zacznę wypompowywać to powietrze, a wy słuchajcie, co się dzieje z dźwiękiem. Przyłóżcie ucho. Zaraz, już prawie. Ojej, już nie słyszę. A ty słyszysz? Nie. A jak te cząsteczki powietrza przenoszą dźwięk? To pokażę wam na kołysce Newtona. Chodźmy. Tak jak te kuleczki przekazują sobie drgania, tak cząsteczki powietrza przekazują dźwięk. To co, podobało wam się w ogrodzie doświadczeń? Tak! Teraz już wiem, że można zobaczyć dźwięk i wiemy, jak go pokazać. To dziękuję wam bardzo i zapraszam znowu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, profesor Procesor, magister Foton i doktor Bozon zapraszają na pokaz pod tytułem Dźwięk. Dźwięk to drganie rozchodzące się w powietrzu, ale też w innych ciałach stałych i cieczach. Aby się o tym przekonać, wystarczy dotknąć grającej strun gitary. Aby się o tym przekonać, wystarczy obserwować zachowanie się cukru pod wpływem dźwięku na membranie z balonika. Dźwięki mogą być ciche lub głośne. Wysokie lub niskie. W instrumentach, w których drga słup powietrza, wysokość dźwięku zależy od wysokości tego słupa. Długi słup powietrza wydaje niskie dźwięki, a krótki słup wysokie. Wszystkim niedowiarkom polecamy samodzielne wykonanie takiego instrumentu i sprawdzenie, gdzie powstają wyższe, a gdzie niższe dźwięki. Dźwięk jest przekazywany przez drgania cząsteczek, na przykład w powietrzu. Gdyby nie było powietrza, nie byłoby rozchodzącego się w nim dźwięku. 3, 4. Dziękuję pani magister, gratuluję panie doktorze. Gratuluję panie. Gratuluję.